Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam bardzo. Dziękuję. Zamykaj szybko, bo wieje. Bardzo przyjemny dom, powiem ci. Nowy? A dziękuję. 25 lat ma, ale dla nas nowy. Mieszkamy tu 3 miesiące. To dopiero się przeprowadziliście. Tak. A przeprowadziliście się dlatego, że potrzebujecie więcej przestrzeni? Jakby nie patrzeć. Gdy urodził się nasz pierwszy syn Filip, miałam 23 lata i byłam studentką polonistyki. To była absolutnie planowana ciąża. Może to się wydaje bardzo dziwne, ale byłam wtedy w takim momencie swojego życia, w którym po prostu strasznie chciałam zostać mamą. Czyli twój najstarszy syn ile ma lat? 15 w tym roku. Teraz rozłożymy tę drużynę na czynniki pierwsze. Dobra. Więc jest pierwsze dziecko. Tak. Potem dwa lata przerwy pięknej. Półtora roku i jest Maksiu. Dobrze, więc już mamy teraz dwóch chłopaków. Tak. Chłopaków, podkreślam. Tak. Kiedy na świat przyszedł trzeci? Po kolejnych 3 latach. I to była jedyna niespodzianka. A potem nagle trafiło się podwójne szczęście. Tak, to była prawdziwa niespodzianka. Kolejna. I mogę powiedzieć, że wtedy bardzo staraliśmy się o córkę. Wtedy właśnie. I to się udało, wyszły dwa chłopaki. Z tych starań wyszło dwóch chłopców. Chodź. Oj, Iwan. Nie zakończyłaś na tym, bo jednak... Nie było to na pewno podyktowane absolutnie już staraniem się o dziewczynkę, bo stwierdziłam, że to już jest... To już tamten temat w ogóle zamknęłam. Jasne. Przez ostatnie lata miałam takie wrażenie, że powoli coś zaczyna się zamykać, jakiś rozdział i chyba po prostu nie chciałam do tego dopuścić. I zwyczajnie po prostu wiedziałam, że macierzyństwo przynosi mi tyle radości i generalnie pochłania mnie w tak fajny sposób, że chciałam po prostu jeszcze raz tego doświadczyć. I kto tam mieszka? Powiedz, kotku, co masz w środku. No i teraz właśnie będzie ta dziewczynka.